Póki co zaczynam od końcóweczek. To będzie taka złożona końcóweczka. Ustawimy czarne, czarnymi gra pilnik. Pilnik to taki zawodnik, którego imię kiedyś nosił wariant B33. Zanim zamienił się w Czelabiński. Po prostu się tak zamienił w ten Czelabiński. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Połączenie było doskonałe, prędkość się zmniejszyła. Nie ma utraconych ramek. Mam taką informację. Nie ma utraconych. Dzień dobry, panie Romanie. Kopę lat, panie Romanie. Do turnieju zapraszam. Będzie dzisiaj turniej, panie Romanie. Póki co końcówki wieżowe według Smysłowa. Z książki pod tytułem Teoria końcówki wieżowej, tak się wyrażę, albo w liczbie pojedynczej. Ale oni tak mają. Tu widzimy ostrą pozycję. Ostrość polega na tym, że tu jest wolny pion i tu jest wolny pion. Prowadzi król i tu prowadzi król. No bardzo się cieszę, panie Romanie, że pan taki dzielny. Zaraz sprawdzę, czy w turnieju. W turnieju już gra Tuzin i Mendel. To zupełnie przyzwoita liczba. Za chwilę będę dał się dopisywać. Oj, witam pana Mariusza. Witam pana kapitana. Dobry wieczór, panie Mariuszu. Ma pan bardzo takie szachowe nazwisko, panie Mariuszu. Znałem mistrza międzynarodowego o tym nazwisku, jakby jeszcze dzieckiem, i jego mamę. Czy pochodzi pan, panie Mariuszu, z szachowej rodziny, czy to przypadkowa zbieżność nazwisk? Tak z ciekawości pytam. I teraz białe mają bardzo odpowiedzialną decyzję. Bardzo odpowiedzialną. Zagrać F4 czy zagrać F6? Oba ruchy są rozsądne. Bardzo trudna pozycja do oceny. Smysław zdecydował się na F6. A, zagadka. Dobry wieczór, panie Pawle. Z jakiego kraju pochodzi zawodnik Pilnik? Podpowiem, że to bohater göteborskich trojaczków. I z tego samego co Pelikan. I z tego co pierwszy mistrz świata juniorów. Ten nie może. Linia E, jakby to powiedzieć, nie pozwala. Znaczy D, przepraszam. Czarny król nie może wejść na linię D, bo dostanie szaszka. Łotwa, pudło. Wielkie państwo. Drugie co do wielkości na swoim kontynencie. No to nie szkodzi, ale ma pan bardzo szachowe nazwisko. F6. Wieża D6. I taki sprytny ruch. Można zagrać tutaj E5. Ale tu spryt tego ruchu polega na tym, że będą szły pionki na trzech liniach. H4.
Uważano to kiedyś za decydujący błąd i popara pchnąć piona. E5. I tu jeszcze wieża D5 było dobre. Wieża D4 odcina białego króla od wolnego piona, który stoi tu. I proszę, zaczynamy grać białymi. Nie, panie Romanie, nie Ukraina. Argentyna. Argentyna. Göteborskie trojaczki były w Göteborgu. W Göteborgu. Trzech dzielnych Rosjan. Keres. Geller i Spaski. Zrobili chyba po 15 posunięć w partiach przeciwko Najdorfowi naszemu, pan Oskar Panno, Oskarowi Panno i Pelikanowi w wariancie Najdorfa obrony sycylijskiej. Coś nieprawdopodobnego. Witam panie Inuma. Panie Inuma, proszę się połączyć ze mną na GG. Tu pana Inuma informuję, że te lekcje niskobudżetowe, 20-złotowe są w środy o 20:30 ze strategii i w piątki o 19:00 proszę, z taktyki. Proszę sobie wybrać, to są zajęcia grupowe i połączyć się ze mną przez Skype'a, wyszukać mnie na Skype'ie i przysłać jakąkolwiek wiadomość. Tu ktoś zaproponował E6. Oczywiście. Dobry wieczór, panie Radosławie. Bardzo proszę, panie Inuma. Ale połącz pan mnie wyszuka na Skype'ie i przyśle cokolwiek. Miałem panu odpowiedzieć, ale miałem taki ciężki dzień, nie zdążyłem. Odpowiedziałbym wieczorem albo jutro rano. I proszę sobie wybrać, czy pan chce środowe strategie, czy piątkowe taktykę. Tu przypominam, że ze strategii uczymy oceny pozycji, budowania planów gry, gry w specyficznych planach, ale również pewnych głębokich planów przy przejściu z debiutu do gry środkowej. Z taktyki uczymy teorii kombinacji, liczenia wariantów, ataku na króla i coś tam jeszcze. Dobry wieczór, panie Grzegorzu. Dobry wieczór, macham panu Grzegorzowi i wszystkim. To jest prawa rączka. Fe. Generujemy ruch białych, proszę. Zaczęliśmy parę minut wcześniej dzisiaj, ale to chyba nic w tym złego nie ma. Czasami zaczynamy parę minut później. Dzień dobry, panie Marcinie. Jak się pan ładnie nazywa, panie Marcinie? Pchanie piona. No nie. No nie pchanie piona. Panie Tomaszu. No przynajmniej Smysłow tak nie zagrał. Czy słyszał pan, że Mistrzostwa Świata w szachach będą w listopadzie w Duboju? Nie słyszałem, panie kapitanie, miały być... A, Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Świata mogą być. Turniej pretendentów ma być w marcu w Jekaterynburgu. O, pan Paweł wygenerował wieża A8. Wieża kontroluje pole przemiany. Wymuszone. I generujemy ruch białych. Panie Marcinie, po co pan takie rzeczy pisze? Panie Marcinie, proszę nie pisać takich rzeczy, panie Marcinie. Odpocznie pan sobie troszkę.
a my generujemy ruch. Królem podchodzimy. Oczywiście, że podchodzimy królem. Panie Romanie, no odpocznij sobie. Gdzie królem idziemy? Na F4 czy na E4? Wydaje się, że nie ma różnicy, aczkolwiek trochę lepsze jest na E4, bo nie puszcza czarnego króla. Nie puszcza czarnego króla na D5, na wszelki wypadek. B5, ruch biały, generujemy. Król E5, król E5, no. Król E5. No jeszcze wam daję, kochani, 10 sekund. Jutro święto, żebyście się nie dziwili, że jutro nie wystawię żadnej partii. Dobry wieczór, panie Leśny. Das mnie swędzi. Więc będziemy mieli gości. To jest znak, że będziemy mieli gości. No co jest, kochani? Pan Radosław ma rację. Król musi prowadzić piona. Ale na razie póki co pan Szachutek i król F4. Król stąd lepiej prowadzi. Król lepiej prowadzi. Król F4. C4. W ucho. W ucho. W ucho. I generujemy ruch białych. Czułem, że pan Leśny długo. To ja pana Marcinowi dam odpocząć, bo to widzę, że chłopaki przyszły. Co nie mogę? Pana Marcina nic. No lecimy. Król G5, wieża D5. Panie Tomaszu, wieża D5 nie całkiem dobre. Jest proste posunięcie. A, wieża D4, bardzo dobre. Odcinamy czarnego króla. Ładujemy się na E5. Dobry wieczór, panie Sarmato. Dawno pana nie widziałem. Król C6. Bijemy pioneczka. No i jakiś sprytny ruszek generujemy. Dzień dobry, panie Aleksandrze. Uwaga, nagrałem dziś filmy. Proszę mi nie pytać, czy mam jakiś taki kołnierz, jak to się mówi, ortopedyczny na tych filmach. To nie był kołnierz ortopedyczny, tylko to był podwójny swetr, podwójny golf, ponieważ ogrzewałem szyję. Atakowało mnie przeziębienie. Wieża E4, wieża F4, wieża E7.
No dobrze jest ustawić wieżę na E4 albo na F4. Król E7, uwaga, dlaczego król E7 nie jest dobre? Król E7 nie jest dobre, bo w takiej sytuacji, kiedy mamy dwie sztuki, powinniśmy przede wszystkim pchać piona, bo on tu będzie miał jeden krok. Ruch królem na E7 nie przyspiesza promocji piona. Jeszcze daję 10 sekund. To była blondynka. Ten kolor włosów tak zwą sprawiła, że miałem. To pchamy. No nie pchamy. A pan Szaszek? Wieża F4 za chwilę. Pan Szaszek i przeciwnik się poddaje. Bo jak odejdzie, postawimy na F2 i po szaszku schowamy się czarnego króla albo na F5. Podziękowanie. Dobra, lecimy dalej. Będziemy oglądać wielopiątkowe końcóweczki z niesymetryczną strukturą, nawet można powiedzieć z asymetryczną. Końcówki są trudne, pozornie. Lecimy. Wspólnymi siłami powinno nam się udać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. 4, 5. Smysłow Goglidze. Był taki mistrz. Nawet w Tbilisi potem robili memoriały. Białe stoją lepiej. Dlaczego? O, takie pytanie już kiedyś było. Będziemy, spodziewam się gości. Także jak są moderatorzy, proszę o czujność rewolucyjną. Czas start. Wieża odcina króla, wieża C4. Znaczy co? Jeden naukowiec mówi, że wieża odcina króla. Panie Adamie, król H2 to nie jest odpowiedź, na czym polega przewaga białych. Pan kapitan pyta, czy wymiana wież na rękę białym. Wieża C6. Oj, 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 oj. Dobry wieczór, panie Grzegorzu. Panie Pawle, wieża C6 to kiepski ruch. Otóż to. Jedna z przewag polega na tym, że wieża odcina króla. Wieża A7 zupełnie poprawne. Pytanie było, czy czarne mogą wymieniać wieżę? No właśnie. I odcięcie króla daje nam czas na centralizację swojego króla. Więc tutaj pan Adam. Witam pana Adamę. Panie Adamie, witał pan się z nami? Zaproponował król H2. Król G3,
Wieża D4 i skończyło się. Witam pana Adama. Co dalej? Gramy dalej. Nie puścił nam. Wieża A7. Wieża A7 zupełnie poprawnie. Wieża C6. Wieża C6 wygląda dobrze. Jak weźmiemy piona F6, to będziemy stali na dwóch. Król G7, wieża A6. Póki co wzięliśmy pioneczka. H5. Gramy dalej. Czas start. Król F3. W międzyczasie mimo wszystko zachęcę do udziału w turnieju. Wieża B6, pan rezystor. Witam pana rezystora. Wieża A7, a potem wieża F7. Pan Radosław daje szacha na B3. Dzisiaj obejrzałem pana odpowiedzi na pytania i mam pytanie, jaki będzie skład męskiej drużyny na dzień dzisiejszy. Dwie szachownice pewnie. Panie Grzegorzu. Myśli pan, że moja racjonalna logika jest w stanie to przewidzieć? Panie Radosławie, co pan się spłoszył? Panie Radosławie, ruch B3 jest ciekawy, chociaż podstawia pionkę. No żartowałem. H4. No trzeba, także tu kto planował, pan Paweł i pan rezystor. Wieża B6, bardzo dobry ruch. Pan Szachutek. Pan Szachutek. Straciliśmy piona F5. Co dalej? Dobry wieczór, panie Tomaszu. No jeszcze raz, co dalej? No czarne mogą polować na G4. Pionem, którym pionem, panie Inuma? Którym pionem? Jak to ruch czarnych? No słusznie. Punkt dla pana rezystora. Za czujność. Wieża F1. Słusznie, panie rezystor. Brawo. Dziękuję. Dalej to już chyba frun. Panie Radosławie, nie jest to takie proste. Pytam, co dalej? Proponuję słowami.
Rozumiem Pani Inuma, ale wiadomo, że pionem. Ja to się zgadzam, to tylko chodzi mi, bo to łatwo powiedzieć pionami. Może ktoś wygeneruje jakieś jedno, dwa zdania. A4, B4. Ty słyszał taką piosenkę taka, 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 ta? A4, ale ja bym chciał dwa zdania zobaczyć. Wieża C5, nie puszczamy czarnej wieży na dwójkę. Panie Grzegorzu. Aś. Smutno mi się zrobiło po tym tekście. Witam pana Dawida, E2. No jeszcze daję wam 10 sekund, to jest bardzo ważna rzecz. No to gramy A4, potem pchamy dalej. Pan Inuma, król E2. Czy ktoś wie, o co mi chodzi? Mnie czasami trudno zrozumieć. Trzeba wieżę za pionem ustawić. O! Olśniło pana Grzegorza. Albo jaki traktor włączyć? Uwaga! To jest bardzo ważne. Ten układ wygrywa sam. A mianowicie idziemy tu. Potem tu. Potem tu, potem tu, potem tu i potem tu, a potem tu i tu. Ten układ dochodzi sam. To nie o to chodzi, żeby ruch zrobić. Jeżeli mamy świadomość, że układ wieża i dwa piony złączone dochodzą same, bez pomocy króla i nie jest w stanie im przeszkodzić wieża przeciwnika, to nam rozwiązuje cały szereg problemów. Więc idziemy tym układem do przodu. I tu rzeczywiście trzeba zagrać A4 i na pierwszy rzut oka taki ruch przychodzi do głowy i to też jest słuszne, ale kiedy mamy świadomość, że ten układ wygrywa, to jest nam lżej, bo nie musimy liczyć wariantów. A4, wieża A1, A5, król G6. I przyznam się, że nie wiem, dlaczego ten młody zagrał teraz król E4. Przyznam się, że nie wiem, dlaczego ten młodzian zagrał król E4, czyżby się bał marszu czarnego króla tu. Można było zagrać, policzmy prosty wariant. I nie można zagrać król F4. Także ja bym w tej pozycji grał B4. Zagrał za chwilę. Przyblokował pan Szachutek. I teraz zagrał B4, czyli
w pewnym sensie stracił dwa tempa. Czarne nie mają ciągnika, traktory czy czołgu, bo pion G blokuje piona F. Tak, pan Radosław tu trofnie napisał. Panie Aleksandrze, mam 6 kolorów, ale mogę mieć więcej. Dobry wieczór, panie Michale. Pan Michał, dziękuję za codzienne materiały. Jest to dla mnie bardzo cenne źródło wiedzy. Bardzo się cieszę, panie Michale. Codziennie nie, ale myślę, że przewodnik, który się ukazał, ja go wstawię na jako film frontowy, że tak się wyrażę, powinien ulżyć. B4, F5, A6, wieża A1, pan szachutek. No i trzeba niestety zagrać tu. I uwaga, pytanie. Kiedy te dwa piony dochodzą bez pomocy króla? Kiedy te dwa piony dochodzą bez pomocy króla? O, pan Grzegorz napisał, jak mają mniej niż 5 pól do pola przemiany. Póki co mają 1, 2, 3, 4, 5. Oznacza to, że jeżeli uda się któregokolwiek pionka pchnąć, to wieża i król nie muszą im pomagać. Oznacza to, że czarna wieża przykuta jest do linii A. Czarna wieża przykuta jest do linii A. Musi na niej, że tak się użyje takiego trudnego słowa, warować. O, pan Paweł napisał też, że mają mniej. To jest bardzo ważna wskazówka powtarzalna. Co to był ostatni ruch? A, B5. Król G3. Jak widzimy, ten też kombinuje. Ruch białych. Gramy białymi. Pan Paweł też zna regułkę. Bardzo się cieszę. Kto pierwszy raz widzi, warto zapamiętać. Kto zapomniał, warto utrwalić. Wieża E7. Pan Roman, pan Sygi, B6. Wieża E7. Bardzo dobry ruch. Pan rezystor też B6. Jest kombinacyjka. B6. Pan szachutek. I co teraz? Pan Grzegorz miał szybszą klawiaturę. Nie wiem, panie Aleksandrze, kto nie znał. Natomiast tak jak mówię, no pewne rzeczy trzeba powtarzać i utrwalać. No jeszcze raz. Panie Inuma, król C6 niedobre. Stwarza pan sobie problemy. Traci pan piona. Natomiast król C4 dobre, bo się szaszki skończyły. Musi bić. I tu jest problem. Niespodziewanie jest szachutek. Czarne mają problemy. Czy mogą wziąć pionka na G2?
Czy mogą wziąć pionka na G2? A. Mogą, B. Nie mogą. Panie Sygi, czy będą koszulki z logiem szachowego uniwersytetu? Chętnie bym założył jakiś turniej. Witam pana Roga. Panie Sygi, no to znaczy, ja mam jeszcze parę takich z logiem szachowego uniwersytetu, jak byliśmy na uniwersytecie. Parę koszulek mam jeszcze chyba pojedynczych, ale nie planuję. Natomiast gdyby pan, panie Sygi, chciał, gdyby pan, panie Sygi, chciał wyprodukować, nawet pan może sprzedawać, żeby tylko tam nie było jakichś rzeczy niewskazanych. Nie mogą, nie mogą. Pan Norbi też. Pięknie pan Norbi. I pan Grzegorz. O, proszę, proszę, proszę. No, wszyscy wiedzą, to są nieszczęśliwe. Król F2. Pan Szachutek. I tu w zasadzie uciekł. I uciekł. I znowu nie może wziąć piona. I pytanie, czy to można wygrać? Pan Aragog pyta, czy w tej sytuacji czarny może ustawić twierdzę. No. Pan Paweł odpowiada, że to można wygrać. Proszę jak powiedzieć. Natomiast panu Aragokowi pokażę tak. To jest twierdza, ale to już nie jest twierdza. Chociaż z tym G6 nie jestem na 100% pewien. To jest twierdza. Nawet z białym pionkiem tu. A to już jest wygrana. Tu przypominam o źle poinformowanych komentatorach partii Giry Niepomiaści z turnieju pretendentów sprzed roku. No ktoś pamięta, jak się to wygrywa? No to mam taki. Podszedł królem. Podszedł królem i podziękował. A ktoś pamięta tak przy okazji, czy to jest wygrana, czy nie? Czy to jest wygrana, czy nie? Pan Sygi mówi, zależy czyj rok. Panie Sygi, muszę panu powiedzieć, że muszę panu zaproponować
jakby to powiedzieć, panie Sigi, tekst zależy, czy twój ruch kwalifikuje się do bramki numer 1. Hetman H3 pana Tomasza niestety też troszkę. Kto wie, jak to wygrać? No pewnie, panie kapitanie, że to jest remis. Kto się zgadza z panem kapitanem? Przy ruchu czarnych jest przegrana, ten manewr powyżej przerzuca ruch na czarne. Szach z ukosa. Uwaga! Pan Paweł podał idę. Pan Szachutek. Pan Szaszek. I w tej pozycji wygrywa się prosto. Wszystkie odejścia wieży powodują jej wyszachowanie. Proszę sobie sprawdzić. Proszę sobie sprawdzić. Witam pana Foxa. Lecimy dalej. Czyli w tamtej pozycji trzeba było przerzucić posunięcie na przeciwnika. Dlatego jak pan Sigi mówił, zależy czyj ruch. Tam była wygrana bez względu na to, czyj ruch, panie Sigi. Aczkolwiek wiele pozycji jest takich, panie Sigi, że warto dopytać, czyj ruch. Aczkolwiek można nie dopytywać i powiedzieć, co jest przy ruchu białych, a co jest przy ruchu czarnych. Zaraz, panie Arago, co pan taki nerwowy? Proszę, Lilienthal, Smysłow. I gramy czarnymi. Witam pana Przemysława. Panie Przemysławie, widzowie narzekają, że pan generuje mało pytań. Pan Arago, co pan powie o zwycięstwie Van Foresta w Tata Steel? Czy uważa pan, że młodzi gracze Firuzja, Van Forest i Jessipienko mają zadatki na przyszłych mistrzów świata? Pani Aragog, odpowiedź na pytanie drugie. Mają zadatki. A co mogę powiedzieć o zwycięstwie Van Foresta? Jakie mam możliwości? No bo nie wiem, co mam powiedzieć. Mnie martwi słaby wynik naszych zawodników. Dobry wieczór, panie Jakubie. Nawet widziałem, mój kolega Paweł oceniał nisko, że białe nie wygrały. Zresztą Pawła pozdrawiam, że białe nie wygrały żadnej, że nie wygrali nasi żadnej partii na 26. Także to, no co ja na to poradzę? Zresztą psychologicznie warunki są trudne, bo to teraz się w hotelach idzie po posiłek i się jada w swoim pokoju.
Firuzja znów się niesportowo zakochał podczas wczorajszej partii. Po zakończeniu partii poddał blankiet od zapisu. Dlaczego, panie kapitanie, niesportowo? A pan wie, co się wydarzyło, bo tam miałem pytanie, żeby skomentować. Panie kapitanie, czy pan wie, jaki numer sędziowie zrobili Firuzi w czasie partii? Dzień dobry. Panie RR, ale z takim przydomkiem. Panie RR, nie to, żebym coś panu źle życzył, ale... Dobry wieczór, panie Mirku. Nasi grają dobrze do biuty, ale dalej co ciężko, bo panie Grzegorzu, nasz as z Grandelusem w 15 ruchów białymi przegrał. Pan, panie Grzegorzu, takie rzeczy wypisuje. Podobno mieli zmienić miejsce gry. I pan, panie kapitanie, uważa, że to jest w porządku? Panie kapitanie? A dlaczego mieli zmienić miejsce gry? Król E6 wygrywa. Wieża A7. Ruch czarnych. W międzyczasie generujemy ruch czarnych i sobie rozmawiamy. O, pan Mirek napisał. Organizatorzy wkroczyli z butami w trakcie partii. Reakcja Firuzji poprawna. Pan R. Firuzja mógł być zdenerwowany, walczył jeszcze z Radkiem, jakby wygrał, zrównałby się z Topką w punktach i tu nagle finał wystartował. Pan kapitan, uważam, że choć nie wiem, co zaszło dokładnie. No tu właśnie powolutku wyszło, że organizatorzy kazali im się przenieść w inne miejsce, mówiąc obrazowo, do kuchni, bo tu miała być grana dogrywka. Jeszcze coś na ten temat wiem, ale może ktoś się podzieli informacją, może wie więcej ode mnie. Jeszcze dopowiem na ten temat. A tu spójrzmy na pozycję. Ruchu czarnych nikt nie generuje. Reakcja Firuzji była nie tyle poprawna, ile powiedzmy naturalna. No. No dość karygodna sytuacja, pan Roman. Pan Radosław, sędziowie przeszkadzają, ręki nie podają, co się porobiło. Pan Rezystor, wieża E3. Pan Paweł, króle 5. Znaczy to wam troszkę nie przypomina partii Tarasz Rubinstein, bo mi troszkę przypomina partię Tarasz Rubinstein. Więc jeszcze daję wam 10 sekund na wygenerowanie ruchu. Van Forest zaskakiwał w debiutach nieraz ruchami niepoprawnymi, ale dalej gra z głowy sprawiała przeciwnikom problemy. Pan Adam, król E5. No nie, kochani. Musimy jeszcze raz spróbować. H5. Sprawa wygląda tak, jak tu napisał pan RR, jeszcze RRR, że Firuzja, jak wygrał z Radkiem, to zrównałby się z tamtymi Holendrami punktami. Firuzja mógł tego nie wiedzieć, ale w tym turnieju był taki dziwny przepis, niezwykle dziwny przepis, że dogrywać się mogło tylko dwóch zawodników, a nie trzech. I był jeszcze dziwniejszy przepis. Firuzja tego na pewno mógł nie wiedzieć, że ma gorszą wartościowość
przypadku wygranej ma gorszą wartościowość od tych dwóch pozostałych. Ale ruchy generujemy, bo to widzę taka cisza. Wobec tego organizatorzy to policzyli, i było im na rękę, żeby dwóch Holendrów dogrywało. No tak, panie Mirku, no ale jakie ma znaczenie? No wartość... Jak... O, brawo dla pana rezystora. Tu trzeba iść królem na F3 i zrobić wolnego pionka. Brawo dla pana rezystora. Wieża H7. Wieża A2. No musiał tego wolniaka skasować. Pan szachuś. Król E5. Wieża C6. Generujemy ruch. I z tym, że w turnieju kołowym stosuje się, tam prawdopodobnie było to samo, stosuje się wartościowość Bergera-Sonnenborna. Wartościowość Bergera-Sonnenborna ma to do siebie, że promuje zawodników, którzy więcej punktów zdobyli z górną połówką tabeli. Ale oni zdobyli mniej punktów z dolną połówką tabeli. To kto jest lepszy? Ten, co lepiej grał z czołówką? Czy ten, co... I gorzej z końcem? Czy ten, co lepiej grał z końcem, a gorzej z czołówką? No proszę. No pewnie. Król E4. I generujemy następny ruch. To naprawdę przypomina końcówkę Tarasz-Rubinstein. Nie G4, panie Sigi. Więc w turniejach kiedyś panowała normalna zasada zdrowa, że w turniejach kołowych nagrody były dzielone w przypadku równej liczby punktów. No jeszcze daję 10 sekund. No król F3, panie Pawle, przegrywa. Mecz turniej w 1941 roku. Więc podchodzenie do zawodnika, który gra, pan Sigi, ja kiedyś grałem taki turniej na Lichess, gdzie wszyscy gracze stopki specjalnie pozakładali nowe konta, żeby dostawać więcej punktów z ludźmi, którzy mają mniej od nich, przez to przegrałem turniej. No panie Sigi. Nie ma się co przejmować, panie Sigi. Witam pana Jakuba F4 i pan Grzegorz F4. Bardzo dobrze F4 zrobić przesłonę. Przesłonę. I król F3. H3, co dalej? Ruch czarnych. Bijemy piona na G3 czy na F4? Moja zawodniczka podczas Mistrzostw Polski do lat 15 w Brzozowie kiedyś goniła zawodniczkę gospodarzy. Goniła zawodniczkę gospodarzy przez cały turniej. Jeszcze się turniej nie zaczął. Nowiny Rzeszowskie pisały, że faworytką jest zawodniczka z Leska. Nie pamiętam nazwiska.
I moja zawodniczka grała. I znowu nowiny rzeszowskie pisały po kilku rundach, że zawodniczka z Leska już prowadzi. A moja zawodniczka miała cztery partie odłożone. Były dogrywki. I no, pana Sygiego ruszyło sumienie. Pana Sygiego ruszyło sumienie. Skończę myśl. Wydajemy wiecznego szacha.